Ja kiedyś tak jak wy chodziłam po ulicach tego miasta i wydawało mi się, że będę szczęśliwa, jak osiągnę wszystko to, co może dać mi świat. Skończyłam studia na Wydziale Prawa, to najlepszy wydział prawa w tym państwie. Wyszłam za mąż. Mąż kosił grube pieniądze. Na wszystko mogliśmy sobie pozwolić. Mam dwoje wspaniałych dzieci. Niczego mi nie brakowało. Ale manifestowało się w moim życiu słowo. Cóż człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Bo w głębi siebie wiedziałam, jaka jest prawda. Że czuję się niezaakceptowana. Że się boję. Że się wstydzę. Że zależy mi na tym, co inni o mnie pomyślą. Że chcę, żeby mnie dobrze postrzegali. Że ważniejsza jest dla mnie opinia obcych, niż to, co ja sama o sobie myślę. Szukałam szczęścia. Szukałam szczęścia, które może dać ten świat. Ale w głębi siebie wiedziałam, że mam pustkę. Że to wszystko, co nam oferuje świat, nie daje mi szczęścia, mojego własnego szczęścia w środku. Siadałam sama w swojej łazience i myślałam sobie, jak to będzie, jak się zestarzeję. Czy nadal będę czuła taką dziurę w środku? Przecież jestem szczęśliwa. Mam to wszystko, co dał mi świat. Mam męża, są pieniądze, mam dzieci, mam dom, jeżdżę na wakacje zagraniczne. Na jednych planuję drugie. Mam fajny, dobry, nowy samochód. Ale w głębi siebie wiedziałam, że to nie daje szczęścia. Zaczęłam się zastanawiać, czy Bóg istnieje, czy jest coś więcej niż biorę od tego świata. I wtedy poznałam realnie ludzi, którzy chodzą realnie z Bogiem. Powiedziałam do Niego, jeżeli to jest prawda, jeżeli jesteś taki, jak oni mówią, że wypełniasz życie, że przynosisz szczęście, że nie będę się bała, że zachoruję ja, albo mój mąż, albo moje dzieci, to ja Ciebie chcę poznać. Jeżeli to jest prawda, że jesteś tatą, że umarłeś za mnie, że tak mnie pokochałeś, uznałeś, że jestem tego warta, to ja chcę Ciebie poznać. Chcę zobaczyć. Miałam w tamtym czasie guza w piersi. Ludzie, którzy realnie znali Jezusa, tak jak my znamy, położyli na mnie ręce. Zostałam uzdrowiona z guza. Mam dokumenty na to, że miałam guza i na to, że zostałam uzdrowiona. Bóg jest realny, działa realnie, Jego moc jest prawdziwa. Umarł za mnie na krzyżu i umarł za ciebie. Ale trzeba otworzyć swoje serce. Otworzyć swoje serce na poznanie. Zawołać do Niego, że chce się Go poznać. Ja Go poznałam. Działa w moim życiu każdego dnia. Każdy dzień planuję z Bogiem. Każdy dzień z Nim przeżywam. Każdy dzień mój jest wypełniony Jego miłością. Nie ma we mnie żadnej pustki. Czuję się zaakceptowana, czuję się szczęśliwa, czuję się spełniona. Niczego w życiu mi nie brakuje. Jeżeli dziś miałby się skończyć ten świat, ja wiem, dokąd idę. Zastanów się, czy ty też masz taką pewność. Czy ty masz pewność co do swojej przyszłości? Czy gdy sam siadasz w swoim domu, to już jesteś taki szczęśliwy? Czy kolejna impreza daje ci radość? Daje ci spełnienie? Każdy tydzień jest taki sam. Sam w głębi swojego serca wiesz, jaka jest o tobie prawda. Wiesz, że ciągle czegoś szukasz, że chcesz więcej, że to, co osiągniesz, nie daje ci szczęścia. Szukasz Boga, szukasz realnie Jezusa, ja też Go tak szukałam. Każdy z nas przyszedł tutaj na ziemię z małym ziarenkiem wiary. Dlatego się zastanawiamy, czy Bóg jest żywy, czy istnieje, czy możemy Go znaleźć. On powiedział, że kładzie przed nami życie lub śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. To my wybieramy. Teraz wy możecie wybrać błogosławieństwo do swojego życia i być tak szczęśliwi, jak jestem ja. I tak być pewni miłości Jezusa, jak jestem pewna ja. I tego, że On za mnie umarł na krzyżu, bo jestem tego warta. Tak samo ty jesteś wart. I tak samo jak ja możesz powalczyć o swoje szczęście i spełnienie. Ja swoje spełnienie mam w Jezusie. W Nim mam szczęście. Jego moc każdego dnia działa w moim życiu. Każdego dnia niemożliwe staje się w moim życiu możliwe. Jestem szczęśliwa, jak nigdy dotąd nie byłam. Żadna depresja ani żadna choroba nie ma do mnie dostępu. Niczego mi nie brakuje. Szczęście finansowe jest udziałem mojej rodziny. Mam dwoje wspaniałych dzieci i mam pewność zbawienia. Wiem, kim jestem i wiem, dokąd idę. Czy ty też to możesz powiedzieć o sobie? Jezus mieszka we mnie. Zastanów się, czy chcesz, żeby mieszkał też w tobie.